Dawajcie, dawajcie tego znowu. Co to jest? Co jest za broń? To jest koniec! Ej, portal tam ma, nawalaj, bo on ucieknie. Portal zniszczył, Patrzcie tego jego z tej strony, żeby kurde nie zapalił tego portalu. Nie, zapalił, że on ucieka, nie? Nie ma takiego. Weź, go. Ej, co jest? Gdzie jest Szybson? Gdzie jest Szybson? Halo, to... Widzowie, gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce w ogóle? Co jest grane? W jakiej ja jestem klatce? Proszę mnie wypuścić! Nie, halo! Halo! Nie, no czemu ja tutaj jestem? Co jest grane? Co to jest? Dlaczego? Ja ostatnie co pamiętam to to, że biliśmy się z Yetim i nagle dostałem... Znaczy, co dostałem? Ja się zbliżę do tego Yetiego i nagle mi się urwał film, po prostu nie wiem, co się dzieje później. Nie wiem, totalnie, jest mega dziwna akcja. Nie wiem, widzowie, dajcie mi znać w komentarzu, co się wydarzyło, bo ja totalnie nie wiem, ale wygląda to jak jakaś klatka. Nie mogę stąd wyjść. Czy mogę rozwalić ten loot? Nie mogę go rozwalić! Dlaczego? Przytrzymuję lewym przycisk myszy, nie mogę go rozwalić! Ej, to jest nienormalne, czekajcie, a tu? Nic nie mogę! A skrzynkę mogę otworzyć? Nie, to jest jakaś tragedia przecież. Widzowie, jak zostawicie łapkę w górę, to na bug mi się uda wyjść, więc proszę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby tutaj zobaczyć, co tu się wydarzy. A to co to? Tam są jakieś skrzynki, tam się trzeba dostać, tu coś trzeba ogarnąć, ale totalnie nie wiem... Nie... O kurczę, lawa jest nade mną! Nie, 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 tego nie chcę. Ja nie chcę bardzo, żeby to się na mnie wylało. Ej, co to jest za miejsce? Ja tego nie rozumiem! Nie, a mogę się położyć? You can sleep, a tylko w nocy, dobra, nie mogę nic zrobić, chociaż nawet, kurczę, ja chyba ustawiłem sobie już, o nie, ustawiłem teraz respawn point, a właśnie tego nie chciałem robić, o Boże, czy ja w tym momencie jak zginę to i tak się tu pojawię, czy ja sam się w tym momencie skazałem na, że tak powiem, dożywotnie cierpienie tutaj w tym, nie, to jest jakaś tragedia, nie, tak być nie może, halo, czy jest tu ktoś, błagam, niech ktoś tu wyjdzie, zaraz mi pomoże, nie wypuści, proszę, wypuśćcie mnie, ja, ale to nic nie mogę rozwalić, widzicie widzowi, nic. Nic, po prostu uderzam we wszystko, przytrzymuję, żeby rozwalić i się nie da. Trzymam i się nie da. Nie no, to jest jakaś tragedia. Nie, 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 no przecież ja jestem jakiś osłabiony. Co to jest za tron? Nie rozumiem tego, co to za tron jest? Kto tutaj będzie siedział na tym? To jest mega dziwne. Halo, jest ktoś tutaj! Nie, no, o, idzie coś. Nie, 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 błagam, tylko nie ty. Emilia, proszę, weź, wypuść mnie. Wypuść mnie, proszę. Proszę, wypuść mnie. Wypuść. Co witam? Jak mnie usłyszałeś ostatnim razem? Nie spodziewaliście się tego, a mówiłem wam, że jestem groźny. Dobra, ty jesteś groźny, ty chłopie, ty jesteś jakiś wykręcony, a nie. Weź mnie wypuść stąd, nie chcę tutaj siedzieć, proszę. Ty znowu zaczynasz te swoje jazdy. Jakie swoje jazdy? Ty nigdy cię... Ha, zobaczyłbyś palionowo, chociaż to już nie palionowo, to są jetowice. Jakie jetowice? Ty, nie, Emilia, to dlaczego to ty jesteś po jego stronie? Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Dlaczego? Taka sytuacja, to jest wszystko? Mówiłem ci, że nie masz ze mną żadnych szans. Dobra, gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? Gdzie jest Palion, gdzie jest Dave, gdzie jest Bzyku? A co cię to interesuje? No to nie mnie to interesuje, ci. Że biliśmy się z tobą w tej jaskini tam. Ty w ogóle wtedy byłeś jakiś groźny, a teraz w ogóle nie jesteś groźny. Cały czas jestem groźny. Posłuchaj, mieliśmy układ. Miałeś wszystkich namówić, żebyście opuścili to Palionowo. Nie zrobiliście tego, więc musiałem wziąć sprawy w twoje ręce. Ale ja to chciałem zrobić, chciałem, znaczy, też nie chciałem. No dobra, no nie udało się tego zrobić, ale no jak ja mam wszystkim powiedzieć, że oni po tym wszystkim, co tutaj przeżyli, mają po prostu opuścić to miejsce. To jest po prostu, tak się nie robi, wiesz, co chodzi. A teraz nawet ich nie zobaczysz już nigdy. Nigdy ich nie zobaczysz. Takie możliwości. Dobra, wypuść mnie. Dlaczego ja nie mogę nic rozwalić? Co się dzieje? Nie, ty będziesz pupilkiem jetowic teraz. I nie zostaniesz tu na zawsze. Czy będę? Nie no, Emilio, proszę, weź mu wywal bombę i wypuść stąd. No jak tak można? Nie no, to jest nienormalne, proszę. Yeti, no... Ona teraz mieszka w jaskini. No widzę właśnie tutaj. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na Palionowie? A co cię to interesuje? No, mam prawo wiedzieć, nie wiem, gdzie jestem nawet, ja i tak stąd nie mogę wyjść. Jesteśmy, i to nie jest Palionowo, tylko jetowice. To jest Palionowo, to się nigdy nie stanie jetowicami, choćby nie wiadomo co. Nie wiem, co to jest za miejsce, proszę mnie stąd wypuścić, nie chcę tutaj już ani dłużej, ani chwili dłużej przebywać. Ty będziesz tu cały czas, masz tu w ogóle coś do jedzenia, bo nie pamiętam, czy ci coś wsadziłem. Nic nie mam, możesz tu mi coś kilof jakiś rzucić. Nie, no nie mam śmietacy, damy mu coś, masz farta, że ma jeszcze dobre serce wobec ciebie, ale i tak jesteś skończony. Nie, nic takich rzeczy. No nie, no dlaczego, Emilia, dlaczego ty mi dajesz jakieś zniszczone mięso? No, dajcie mi jakieś normalne żarcie.
Ale to jest dobre mięso? Ale co wybrzydzasz? Nic nie jadłeś pewnie przez tyle czasu i jeszcze wybrzydzasz. Ja jestem póki co najedzony, ja nie wiem dlaczego, ale ja totalnie nic nie mam. Nie mam na to czasu. Dobra, powiedz mi tak. Nie mam na to czasu, ja stąd spadam, co chcesz? Gdzie są moje rzeczy wszystkie, które ja miałem? Aha. Te wszystkie bronie, z którymi się biliśmy z tobą. Gdzie to wszystko jest? Dlaczego nie mam nic? Wydaje mi się, że spaliłem je. Co? Tak, tak, zostały spalone, no. Nie, dlaczego ty jesteś po jego stronie? Nie, no to się nie dzieje, naprawdę. Nie, no błagam, wypuść. Dobra, ja ci obiecuję, że pewnego dnia tutaj przyjdziesz i mnie tu już nie będzie. Ha, sobie tak mów, spadam stąd. No idź, idź, idź. Emilia, co ty robisz? Co tam? Co ty robisz? Dlaczego ty mnie tutaj trzymasz? Weź mnie wypuść. Ja nie wypuszczę cię stąd. No dlaczego nie? No nie mówię, no. Czy masz z nim sojusz? Jesteś z nim? No, można tak powiedzieć. Okej. Tak, tak można powiedzieć, no. Okej. A ty co tam, co powiesz, co? Nic. Co, obrażasz się? No bo dlaczego? Dlaczego jesteś po jego stronie? O co tutaj chodzi? Dlaczego jestem? Ale foch wleciał. Ale no nie, no. Ale foch, ty. Ja, to ja łażę, próbuję. Ty to możesz rozwalić. Widziałem to, że mogłaś to rozwalić. Weź to rozwal, no błaga. Dlaczego jestem tu jakiś osłabiony? Ja normalnie biegałem, szukałem cię bez przerwy. I teraz znajduję cię i dowiaduję się, że ty jesteś po jego stronie. Jakbym wiedział tak wcześniej, to bym w ogóle nie szukał. No, widzisz, no, ale mnie nie znalazłeś. Jakbyś no, tak no, słabo ale szukałem, no, byliśmy nawet... Wiesz, że ja się tam męczyłam, byłam w dwóch więzieniach, a to po prostu nic. No ja już jestem teraz w pierwszym, no, widzisz, bo muszę przeżywać to samo, co ty. Niech się obudzi w tobie sumienie, wypuść mnie. No, trudno, karma. Karma, ale to nie ja cię zamknąłem, to on cię zamknął. No, nie wiem. Powiem ci tak. Jak no nie musisz wiem? Musisz niestety tutaj być, musisz po prostu tutaj być. I tak chciało. Ale, dobra, powiedzieć. Ale co z Palionowem? Jest jeszcze? No, Yeti powiedział, że to już nie jest Palionowo, tylko Jetowice. To nie są żadne Jetowice, to będzie Palionowo zawsze. To nie może się tak skończyć. Weź, rzuć, masz kilo jakieś na pewno, daj mi kilo. Po prostu wiesz, że ja nie powiem, że to od ciebie dostałem. Słuchaj, jedyne co ci mogę dać, że tak powiem, lepszego, to jest jabłko. Ale mu nie mów, dobra? I to jest max. Więc możesz sobie zjeść po prostu w jakimś momencie, jak będzie kryzys, ale więcej ci nic nie mogę dać, kromie. No nie no, ale dlaczego nie możesz... Dlaczego ty mnie chcesz tutaj trzymać? Dlaczego tak to wygląda? A co z Palionką? Gdzie ona jest? Też jest po prostu gdzieś, no. Tutaj. Też jest z Yeti, też ma z nim sojusz? Wszystko z nią w porządku, o, w ten sposób. To się nie dzieje, naprawdę, ja to jest jakiś zły sen. Nie, to po prostu z nim możliwe. Co ty tu znowu robisz? Czego tutaj szukasz? Wynoś się stąd. Ja do Milki. O, widzę, że się udomowiłeś już tutaj coraz lepiej. Fajnie. Tak coraz lepiej. Musimy załatwić Milki pewne sprawy na Jetowicach. Ty się baw dobrze, na pewno kiedyś cię odwiedzimy. Tak, nie tak, no, nie zostawiajcie mnie tu, błagam, nie zostawiajcie mnie tu. Nie no, proszę wypuśćcie mnie, błagam. Nie no, nie zostawiajcie mnie, no błagam. Nie wiesz, żebyś ze mną nie zadzierał. To twój koniec. Kiedyś może wyjdziesz. Nie, Emilia, nie odchodź. Rozumiesz? Czemu przykro mi, naprawdę mi przykro. Ja tobie jest przykro, idziesz z nim! Nie no, proszę, zagraj. Nie odchodź. Nie. Nie, no nie odchodźcie. No nie no, co ty jej zrobiłeś? Nie no, nie zostawiajcie mnie tu, nie no, co jest? Widzowie, ja nie mam jak się stąd wydostać, nie, coś muszę znaleźć, jakiś sposób musi być na to. Nie wiem, jakiś blok będzie słabszy. Ten też nie, no nie no, wszystko, tu ja jestem tak samo słaby w tym miejscu, nie wiem, zjedzenie mięsa. Ja nawet, patrzcie, mi nawet żarcie nie schodzi, to jest jakieś dziwne miejsce, nawet nie potrzebuję tego żarcia. Nie wiem, może pod łóżkiem coś jest, ale nawet jakby było, to i tak nie mogę go rozwalić. Nie no, tu... O! Mogę się położyć do łóżka! Niesamowite! Jedyne co mi pozostało tutaj w tym nudnym świecie, w tej nudnej klatce, to położyć się spać. Nie no, a tam? Tam coś musi być. To jest... Kurczę, potrzebuję jakieś bloki zdobyć. Potrzebuję zdobyć jakieś bloki. Tu się nie dostanę. Skrzynki też nie rozwalę. Nie, to się nie dzieje, naprawdę. Nie no, widzowie, nie mam nic. Po prostu staram się we wszystko uderzyć, cokolwiek rozwalić i nic nie mogę. Tu jest po prostu zamknięty teren, to jest po prostu nie do zwalczenia. Nie wiem, co ja tutaj mam zrobić, to jest jakaś tragedia. Dajcie znać mi w komentarzu, co sądzicie o tej całej sytuacji i czy to jakoś, nie wiem, czy jest jakiś sposób, w którym mogę stąd uciec. No i przede wszystkim, co się stało z Emilią? Dlaczego ona jest po jego stronie? Ja tego nie rozumiem totalnie, to jest dziwne. To tak w ogóle nie powinno być, mnie to w ogóle przeraża mega. Nie wiem, a może jak ja włożę coś do skrzynki, to może w drugą stronę pójdzie jakoś? Nie, no nie idzie. A jakbym tak, czekajcie, pod kątem, jakaś dźwignia może, czy coś tego typu. Tu też nie, pod tą skrzynką, tam mogę coś rozwalić? Też nie mogę, kurczę, nie no, to się nie dzieje naprawdę. Po co ten tron tu też jest? Tam jest Ender Chest. Ja w Ender Chestie miałem coś.
Ja w Enderchestie miałem jakieś swoje itemy, pamiętam, że przed podróżą odłożenia do Enderchesta coś, jest szansa, że jeżeli by mi się udało stąd wyjść i do tego Enderchesta zajrzeć, to mógłbym coś zabrać. I mógłbym wtedy coś sobie wziąć, co by mi pomogło wyjść. No i tam też coś jest, to też trzeba zrozpadać, tylko nawet nie mam jak się stąd wydostać. Nie, no to jest jakaś tragedia, widzowie. No co, w tym momencie podziękuję wam bardzo za oglądanie, bo nie wiem totalnie, co mam tutaj więcej robić. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tej całej sytuacji, o tym, że tutaj jestem zamknięty, jak mam się stąd wydostać, jakiekolwiek propozycje. Ja jestem załamany w tym momencie, jestem załamany i nie wiem, co mam o tym sądzić. Jedyne, co mogę zrobić w tym momencie, w tym smutnym momencie, to zaprosić was na drugi kanał. Wejdźcie na Szczypsom Plus, a tam przynajmniej nie jestem uwięziony w takim dziwnym więzieniu. Nie wiem, dziwne to jest totalnie, więc proszę, zróbcie to dla mnie i pójdźcie tam. Tam przynajmniej jestem wolnym tostem, nie to co tutaj. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i co, widzimy się jutro, zobaczymy, jak się rozwinie dalej ta sytuacja i czy dalej tu będę uwięziony, czy uda mi się wrócić na Palionowo.